Już od 4 grudnia miasto Poznań zaprasza wszystkich mieszkańców do tego, aby w wyjątkowy sposób rozpocząć przygotowania do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz poczuć ich niezwykłą magię. Dziadek do Orzechów to jest w szczególności odrodzenie się magii świąt co roku. Myślę, że warto obejrzeć ten spektakl, właśnie dlatego, że można poczuć magię świąt. Dziadek do Orzechów przychodzi do Klary jak taki najpiękniejszy prezent, jaki jest możliwy. To się już odbywa nie pierwszy rok. Nas w tym roku zaproszono i tak jak pani widziała, z całym dużym spektaklem, który tańczymy już od wielu, wielu lat w szkole, gdyż szkoła istnieje już 18 rok, w związku z czym tańczyliśmy na przeróżnych scenach i w kraju, za granicą. Jeśli chodzi o uczestników, to są w 99,9% to są nasi uczniowie, ale również nasze absolwentki i obecnie solistki naszego zespołu. Zaprosiłam również dwóch zawodowych tancerzy panów. W strugach deszczu jeszcze nie tańczyliśmy i na takiej otwartej scenie, ale tak jak pani widziała, prawdziwi artyści radzą sobie w każdych warunkach i myślę, że nam się też to udało. W tym spektaklu byłam mamą na przyjęciu. To jest nasz spektakl, który na stałe zagościł w naszym repertuarze. Ja sama, idąc do szkoły, na pierwszym moim spektaklu byłam na Dziadku do Orzechów. Także już od maluszka, już od 12 lat na pewno jest on w naszym repertuarze. W całym spektaklu na pewno najmłodsze dzieci to już są 5-6-latki, a do naszej szkoły już przychodzą 3-latki. To są takie dziewczynki i chłopcy, którzy swoje pierwsze kroki stawiają u nas w szkole. To jest piękne naprawdę, że każdy z nas może jakby się odrodzić na nowo w święta, pełen miłości, pokoju i radości w sercu.